Witam serdecznie na Palionowie w końcu! O, to dla ciebie, co to jest za tabliczka? Już ją widziałem wczoraj, muszę ją rozwalić, bo to tutaj nie powinno być, ale witam widzowie bardzo serdecznie! Wróciliśmy na Palionowo, no jestem tak szczęśliwy z tego, że udało się wrócić z tej wyprawy. Dodatkowo mamy nasz, ten pradawny rubin, który jest naprawdę ogromne pieniądze wart, więc mam nadzieję, że zarobimy na tym naprawdę ogromne sianko i dlatego idę do Dawida dzisiaj o tym porozmawiać, ponieważ musimy załatwić jedną bardzo ważną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale hejter dał mi tydzień wolnego. Wiecie, ile mnie nie było? Tydzień i jeden dzień. Więc krótko mówiąc, mamy lekki problem, bo jestem spóźniony o jeden dzień, za późno do roboty przyszedłem. Siemano widzu, chcesz wygrać takie wyrzuty nerf? Jest na to idealna okazja, ponieważ na serwerze Discord Coxcrafta jest dedykowana sekcja Nerf City, w której trwa konkurs, gdzie możecie wygrać właśnie takie wyrzutnie. A jeżeli chcecie lepiej poznać te wyrzutnie nerf, to zapraszam was na Coxcraft, ponieważ tam możecie postrzelać sobie właśnie z podobnych broni w Minecrafcie i sprawdzić, jak dobrze jesteście w strzelaniu z wyrzutni nerf. Znaczy palego rozgrywka? Już wam tłumaczę. Są dwie drużyny, pomarańczowa i niebieska, i rywalizują o to, która drużyna przepchnie wagonik z TNT na stronę przeciwnika. A w międzyczasie możemy się strzelać właśnie z wyrzutni nerf, tylko takich minecraftowych. Naprawdę rozgrywka jest przednia, ja się naprawdę mega dobrze bawiłem, więc was serdecznie zachęcam. No i przy okazji walczcie o właśnie takie wyrzutnie nerf. Halo, panie Dawidzie! Jezus, halo! Proszę halo. Nie spać, proszę nie spać, bo jest człowiek przypał. Chcę odespać podróż, tydzień, synek, nas nie ale było. Ale dobra, tydzień. Stary, ja machałem wiosłami, a ty żeś leżał i patrzyłeś się w sufit, więc no, tak, znaczy ej, niebo. W ogóle właśnie, powiem ci, bo teraz jak powiedziałem tak do ciebie synek, nie? No. Przyznaj to, że ja tak często mówię, nie? No. Ale nie, że stary, że ten, tylko że do każdego, nie? No. Zdradzę ci stary taki ten, insight ten, dość śmieszna sprawa, bo ja do mojego młodszego brata, jak z nim nagrywam, też mówię synek. I mi ale ludzie piszą, że to jest mój syn. I, no nie jest. Jak nie? Stary, no ale z pomówienia teraz robisz, nie? Ale pomówienie, stary, mam dopiero 20 ale, lat. Ale ty przecież... Nie mógłbym mieć syna. No ale ty masz przecież mieszkanie na kredyt. I no tak, a ty jesteś z Milki. Dzieci. Dobra, to były żarty. Chcesz się dalej w to bawić? Chcesz się dalej w to bawić? To były żarty, wszystko mi co. Widzowie, ostatnio widziałem Filipa i Milkę, jak się nie, całują. Nie, tak nie było. Dobra, nie rób takich, nie mów takich rzeczy. Żartowałem, Dawid tak naprawdę nie jest ojcem, on jest dziadkiem. Dobra, słuchaj, stary. Skupmy się. No. Rzućmy też nieśmieszne żarty na bok. Poza tym, jakbyśmy grzebali więcej, to nie wiem, kto by na tym gorzej wyszedł. Dobra, stary, musimy pójść do hejtera, bo ja mu obiecałem, że nie będzie mnie tydzień, nie? Swoją drogą, ty też jesteś zatrudniony tam jako sprzątaczka. No swoją tak. Drogą, tak się nie wybiera sprzątaczka. Dobra, ale ja mam stary teraz tyle kwitu przez ten rubin, mamy tyle kasy, no dobra, że ja ale, się zwolniam. Ale tu nie chodzi o pracę, nie chodzi o pieniądze, tu chodzi tylko i wyłącznie o to, stary, że mamy dojścia dzięki tej robocie. No ale jakie to patrz, byłem tym stary sprzątaczem dwa dni i zero dojść, stary. Ty stary, mnie no, a jak miałeś mieć dojścia, skoro my zostałeś sprzątaczem i my następnego dnia wyruszyliśmy w podróż, no to co ty chcesz? Ty jeszcze tak naprawdę dobrze nie popracowałeś. No dobra, człowieku, ale no co to tam dojścia, wolę być jakimś tym. Jak to się nazywa? Tych Menelem. Powierzchni płaskich, nie? A, konserwator powierzchni płaskich, no dobra, no ale to jest to. I tak masz mnie nazywać. Nie, bo za długie, nie jest, trzeba to skrócić. Konserwator KPP. Gdzie ty kurde lecisz? Do banku, nie? A gdzie ty chcesz iść? Po co do banku? Ja chcę iść do hejtera z nim porozmawiać. Aha, dobra, momencie, ja jestem jakiś wczorajszy. Jest tam. Dziura! No widzisz? O kurczę, uwaga, dziura. Ale impreza. Uwaga, dziura. Impreza w studni, nie zaprosili mnie. Dobra, nieważne. Halo! Czekaj, musimy być. Skrucha, rozumiem? Skrucha. Nie było nas. Dobra. Puk. Panie prezydencie! Dzień dobry. Co tam? Panie prezydencie! O nie, gagatki przyszły. Jakie gagatki? Teraz to lepiej, żebyście się wytłumaczyli. Wróciliśmy, długo nas nie było, ale problem był. Ale czekaj. Po co to mu ta zbroja? Ale słuchaj, a sorry, ja byłem jaki ten. Problem? Jaki mi się, problem? Mi się zepsuł komputer i mnie nie było tydzień. Pękła dzień nam opona. Później, debile. Pękła nam opona, dlatego się spóźniliśmy jeden dzień. Aha, opona, tak, jemu opona, opona, a mi się komputer zepsuł. No. A opona ci pękła, w tym tak. Ci pękła opona. W sankach. Kolej nodze. Dobra, debile, ja wyjdę, że wy coś kręcicie. Mi w pontonie opona pękła. To będzie, no. Zaraz to będzie koniec waszych stanowisk. Nie, a jaki koniec? My wróciliśmy i jesteśmy no gotowi właśnie, do ja pracy. Chcę awans. On chce awans. Awans to chyba możesz dostać downwans. Ale weź mi daj awans. Ej, ale ten... Sprzątaczko, sprzątaj ty. Ale jak, Poczekaj, do ciebie, tobą się zaraz zajmiemy. Ale ja chciałbym... Sprzątaczka, ale... już. Ale jak go mnie traktuje? No nie mogę nic powiedzieć. Sprzątaj, sprzątaczko, ja chcę zmiany nazwy ze sprzątaczki na KPP. Syf tu jest, sprzątaczko. Ale... No zrób to.
No, no proszę, nie, sprzątaj. Nie, to jest niesamowity jesteś, naprawdę. A tutaj to, ty, miałeś to robić, miałeś pracować. Brawo, no, zobacz, co, masz teraz wejście bezpośrednio do gabinetu. Ale słuchaj, ale teraz to ja tego nie posprzątam, bo nie mam materiałów. Poza tym on jest konserwator powierzchni płaskiej. No mi to nie obchodzi, zrobił. Typie, wykonaj swoją pracę, bo tak na razie to ty nie zarobiłeś ani jednego zielonego. Ale ja, jestem konserwatorem powierzchni płaskich, a nie budowlańcem. Właśnie, panie prezydencie. Ale panie prezydencie, ja chciałbym zauważyć, że on tydzień pracuje i przez tydzień, jak widzę, wszystko gra. On zasługuje na awans. No właśnie, płaska powierzchnia? Ja bym chciał dodać, że zasługuje na awans. Ta na awans chyba to... Nie, ty, ja to nie zapłacę ani jednego zielonego, typie. Ja zasługuję na awans. No dobra, ale no dobrze, ale nie stracimy chyba roboty, nie? No dobrze, zaraz stracicie, jak mnie jeszcze raz wkurzycie. Ale my wróciliśmy, to jest tylko jeden dzień obsuwy. No co, moja wina, że mi pękła opona w sankach? Ty jesteś głupi, ty jesteś tak głupi analityk, ja mam wrażenie, że ty zgłupiałeś. Ale panie prezydencie. Panie, we pana zostaw. No i to mi się, jeszcze ten dywan masz to naprawić, sprzątaczko tempa. Ej, ale to jest już mobbing, to już jest... Dobra, już... teraz to my gadamy. Teraz sobie pogadamy. Ten debil niech tam jest na dole. Słuchaj, no. Gdzie byliście? Byliśmy na długiej wyprawie. Ogólnie wyprawa bardzo na minus. W ogóle nie zarobiliśmy na niej. Tylko wydaliśmy, tak naprawdę. Wydaliśmy tylko... Tak? Ale to dobrze, potrzebny był odpoczynek. Ale czekaj. Na co wydaliście i z kim handlowaliście? My z nikim nie handlowaliśmy. My po prostu wydaliśmy na jedzenie, nie? Na wakacje. Uba po pachę, naprawdę, niesamowita przygoda. Piękne widoki, no ale niestety opona w sankach nie wytrzymała. Okej, jak daleko byliście od Palionowa? Rzut beretem. Rzut beretem. Ale długi rzut beretem. W sensie... Ale to... No... Nie widziałeś żadnego zagrożenia za granicą? Nie, tam w tamtą stronę nie. Od północy. Nic, bo na północ, na te zimne kraje. Widzę w twoich oczach dziwne emocje. Panie, że tego naprawisz. Panie, wypad, co my gadamy teraz. Nie, się naprawisz tego. Ale on może potwierdzić moje słowa, prawda, Dawidzie, że tak? Dużo wydaliśmy i nic nie zarobiliśmy. Panie, ja musiałem dołożyć do tej wyprawy. Jesteście na minus. Ciekawe na co, chyba na ziemniaki. No to też. I muszę przyznać, że opony w sankach za granicą drogie. Nie, ja mam wrażenie, że tutaj analityk robisz ze mnie jajca. Nie robię jajca, nie, w ogóle dywan, nie ma dywan. Właśnie. Nie płaci mnie, to go zdobądź, debilu, bo tego jesteś. Ale tutaj, to... ja tego ci płacę. Chciałbym zaznaczyć, tylko że to nie on wysadził ten dywan. Nie obchodzi mnie, to on mnie to sprzedać. Nie, panie prezydencie, podsumujmy sobie jedną bardzo ważną informację. Ja wróciłem, ja bardzo przepraszam, że prawda przyszedłem, że troszkę się spóźniłem, ale to tylko minimalnie, jeden dzień. Tak ogólnie trzymałem planu, wyszło jak wyszło, prawda, no i taka sytuacja, no, niestety. Ale taka już, sytuacja, powiadasz. Ale co już, tam się głupi robi? Już jesteśmy. Okno dorabiam. No. Jest dzień, ty przygłupie, otwórz to. To se otwórz. Jak będzie noc, to zamknij. Dobra, ja chciałem analityk. Po prostu... Zawiodłem się chyba na was dwóch. A na tobie tym bardziej, bo ty byłeś mi bliższy. Na mnie? A co ja nie bym zrobił? A na tobie to wypad, ciebie to mam gdzieś. Zapłacę ci połowę ceny, albo nawet nie wiem, ci w ogóle dam wypłatę. Pozwać cię do sądu. Tak ciekawe, prezydenta pozwać. Panie prezydencie, jesteś obywatelem. Panie prezydencie, ja mam... Jest jeden plus tej całej wyprawy. Wróciliśmy z wiedzą, która pozwoli nam na wzniesienie Palionowa na wyższy poziom. Tak? Tak. Wiedzą na jaki temat? Wiedzą na temat rozwoju osobistego. Oj tak. Oj tak, tak. Zgadzam się z nim. Bardzo to dużo. To byśmy polecili, na rozwój. Nie, ale... Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do tej wiedzy, wykup pakiet premium za 949,99 zł. To chyba jakiś chory człowieku na nazwaliśmy głowę, to kurs. Możesz dostał. To jest taki kurs. We dwójkę się nadajecie na jakbyś numer jeden. Do więzienia powinniście pójść. Jakbyś lubiany, nie chcesz kupić. O. Ale naprawdę dobra, działa. Wypad, nie chcę się z wami rozmawiać. Jak ogarniecie się, wy coś wyjecie, to możemy pogadać. Jak nie ten debil, widzę co on ma na plecach, ja co widzę ma? Co wypiliście. Co? Ja co widzę mam? Co wy zatrzymaliście. My... Jak on coś wyjecie, to wtedy pogadamy. Jak on połączył plecy z piciem, nie rozumiem tego. Nie, dobra, no właśnie, nieważne. Patrz jak naprawiłem, ale... chodź. Pokaż. Nie dało się lepiej, tutaj, no, takie materiały dostałem, nie dało się tego zrobić lepiej.
Ale naprawdę mówię, nie dało się z tych materiałów zrobić. Ale ja wierzę. Naprawdę. Zresztą ja nie jestem budowlańcem, tylko właśnie, kurde, sprzątaczem. Stary, PKK. Wylane. Wylane. Dobra, ważne, ważne że wróciliśmy. On chyba i tak nie ma nikogo na to miejsce, w których my, że tak powiem, siedzieliśmy, więc możemy być spokojni o naszą, prawda, chyba posadę. Tak. Też mi się tak wydaje. Dobra, stary. Teraz trzeba tylko wykorzystać nasz rubin, sprzedać go i będziemy bogaci.